Dzień dobry kochani, ja nazywam się Magda, witam Was w naszym Zielonym Domku, a dziś porozmawiamy o tym, czy warto kupować rośliny właśnie teraz. Zapraszam. Pokazuję Wam tutaj mój słoik, do którego do środka dołożyłam nowo zakupione maluszki, które okazały się być mikruskami. Tutaj mamy mikrowersję filodendrona Malaya Gold. Kolejny Prince of Orange, no to jest bardzo małe książę. A tutaj mamy Red Sun. Także są to takie maleństwa. Stwierdziłam, że żeby im ułatwić życie, a trochę i sobie, no to wsadziłam je właśnie, włożyłam je do tego słoika, żeby miały no, możliwie najlepsze warunki. I tak się prezentuje aktualnie sadzonka Malaya Gold. Jak widać, ten liść, który podejrzewałam, że umarł, więc możemy go usunąć. Generalnie sadzonka jest bardzo taka delikatna, co widać. Te liście są też takie mega delikatne. Podobnie w przypadku tego Red Sun. Tak samo jak widziałam właśnie, że te liście były takie bardzo jasne w momencie, w którym przyszły, że no właśnie pozostanie je tylko obskubać. Także trochę strat na liściach jest, no i są rzeczywiście malutkie. Będę musiała je znowu teraz podlać, bo ponownie im ziemia poprzesychała. No i tutaj ten Prince of Orange, no to powiedzmy, że on gdzieś tam się prezentuje i tak najlepiej. Tutaj ten listek i tak już jak jeden, tak i drugi na stratę, więc je już usunę, jak już się tymi roślinami zajmuję. Prince of Orange, no jest maleństwo, naprawdę. Nie widzę, żeby rosły. Na razie tylko odrzucają stare liście. Ale wrócę sobie do tego słoika. No i mam nadzieję, że w tym słoiku się zaaklimatyzują w naszym domu. A potem będę myślała, co z nimi dalej. Także to był taki zakup nieco rozczarowujący, jeżeli chodzi o wielkość tych sadzonek. No i faktycznie były tak delikatne i wątłe, że nawet pięknie zapakowana paczka od Plantino, co zresztą możecie zobaczyć w jednym z filmów, gdzie ją rozpakowywałam. Paczka była naprawdę zapakowana bez jakiegokolwiek zarzutu z mojej strony. No ale właśnie widać, że mimo wszystko rośliny no, nie przyjechały w super formie. Także no, to jest taka moja obserwacja tutaj tych roślin. Chciałam się z Wami powiedzieć, jak to wygląda po czasie. A ostatnio kupowałam też drugą roślinę w Coca Flora i to był ten taki bardzo duży filodendron, oni go mają na stronie opisany jako Green Wonder, on też występuje pod nazwą Fanban, natomiast jest to Taumatophyllum. Tutaj widzimy, niestety roślina przyjechała zaraz po opakowaniu paczki. Tutaj spróbuję te kilka liści w kadr naraz Wam przybliżyć. Roślina przyjechała w dość dobrej formie. Wszystko wyglądało w porządku. Przyjechała bez hitpaka. Tak to się prezentuje w szerszym kadrze. To jest roślina, którą bardzo trudno generalnie w kadrze zmieścić. O, może tak. Roślina, kiedy przyjechała, nie zdradzała żadnych oznak uszkodzeń. Wyglądała naprawdę dobrze. To również możecie sami sprawdzić na filmie. Natomiast po nakręceniu tego dla Was unboxingu, no zaczęłam powoli obserwować bardzo niepokojące mnie zmiany koloru liści. No i wygląda to aktualnie tak, że kilka liści po prostu jest całkowicie do usunięcia. Tutaj widać, że ten liść już zupełnie odpada. Tutaj się pojawiły też takie jakieś plamy, więc zobaczymy, co z tym liściem będzie dalej. To, co mnie dziś napawa optymizmem, to właśnie te nowe liście, które ten się właśnie tutaj pięknie rozwija i widać, że nie zdradza żadnych uszkodzeń, więc mam nadzieję, że ten liść będzie w porządku. I rzecz, która również bardzo cieszy, to tutaj tylko niech złapie fokus, ten jasny tutaj fragment, ten jasny punkt
Wszystko wskazuje na to, że to będzie co najmniej nowy liść, jeżeli nie nowy pęd, który puszcza ta roślina. Także widać, że przemarzła, natomiast sama roślina ma wolę życia i mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku. Natomiast obawiam się utraty wszystkich tych dużych liści, bo nawet ten tutaj taki mniejszy listek, no to też wszystko wskazuje, że to jest też kwestia kolejnych kilku dni i będzie wyglądał tak jak te, które w tej chwili mogę naprawdę z czystym sercem już uciąć, na zasadzie nawet oderwać, ponieważ one są już całkowicie zasuszone. No i niestety właśnie roślina odchorowała transport. Tutaj widzimy jeszcze takie fragmenty trochę żółte przy ogonku, natomiast to już no po prostu roślina odrzuca ten liść. Niestety no widać było po prostu taką pogarszającą się sytuację, jeżeli chodzi o tą roślinę. Ja sobie przy okazji odetnę te liście właśnie, które moim zdaniem już naprawdę nie rokują, ponieważ ja tutaj nie widzę szansy na to, żeby to cokolwiek się mogło pozytywnego wydarzyć. A przy okazji chciałam z Wami porozmawiać o tym, czy teraz jest taki moment, że warto kupować rośliny, bo mam taki sama zgrzyt odnośnie tego, bo z jednej strony tutaj ta łodyga z tego, co wcześniej odpadła, także tu mamy ten komplet, już można być usunięty. Z jednej strony, tutaj może odetniemy tylko tam cząstkę listka. Z jednej strony ceny teraz rzeczywiście zachęcają do zakupu, bo ceny bardzo wielu roślin są teraz mega korzystne. No ale właśnie, jest teraz jednak mimo wszystko sezon zimowy i ten transport roślin jest trudny. To są rośliny tropikalne, które naprawdę wymagają od nas no bardzo takich szklarniowych, właśnie ciepłych warunków. Tutaj tak ładnie odpadł katafel. Zawsze warto to, jak jest takie suche, odrywać. Ja wolę czekać chwilkę i właśnie te tkanki się same zasuszą, bo wtedy nie mamy ryzyka, że coś tam się uszkodzi za nadto. Dobra, możemy go schować. Nabałaganił mi tutaj na stole totalnie. Niestety. Także tak to wygląda. No z jednej strony właśnie ceny zachęcają, ale co zniechęca? No zniechęca to, że możemy właśnie mieć problem taki, że te rośliny no nie przyjdą do nas w super formie i co potem? No potem takie niestety rośliny, to długo trwa proces, zanim one się ogarną. No tu jeszcze mamy takie mikromaleństwa, więc one mają jeszcze gorsze szanse, żeby się ogarnąć. Sami zresztą pisaliście w komentarzach, że wiele Waszych maluszków no niestety już z Wami nie są, ponieważ po prostu padły, pomimo tego, że tam bardzo dbaliście, w jakichś akwariach były poustawione i tak dalej. Ja też stwierdziłam, spróbuję w tym szkle, więc zobaczymy jak pójdzie. Wracając do tego filodendrona, jeszcze skoka flora, no sklep się zachował bardzo w porządku. Tutaj nie mogę narzekać, ponieważ od razu po zgłoszeniu problemu z rośliną od razu by trzy jakby opcje dla mnie do wyboru, które tylko by mi pasowała bardziej. Mogłam zarówno wymienić tą roślinę na nową, mogłam dostać rabat lub dostać kupon do sklepu. Zdecydowałam się w tym momencie na rabat i zaraz Wam wytłumaczę dlaczego. Generalnie gdyby nie to, że teraz jest chyba minus 6 stopni u nas i są naprawdę mrozy i jest mega puchata śniegu, po prostu mnóstwo wokół, to ja bym się zdecydowała wymienić roślinę, tyle że jestem pewna tego, że gdybym ja tą roślinę odesłała i nawet bym postarała się spakować, no najlepiej jakbym tylko mogła, no to te nowe liście, to wszystko, najprawdopodobniej zresztą cała roślina, to by po prostu umarło. Dlatego nie miałam serca, żeby tak robić i stwierdziłam, że o nią zawalczę. No więc będziemy obserwować, co z nią dalej. Natomiast podobała mi się bardzo reakcja ze strony sklepu, że no nie było jakiegoś tam tłumaczenia z ich strony, że to jest moja wina, że tak się wydarzyło, tylko rzeczywiście od razu padły trzy naprawdę sensowne opcje, co robić. Także za to naprawdę duży plus. Bo niestety, jak na pewno, gdy oglądaliście ten unboxing, a jeżeli nie, to Wam podlinkuję, to zobaczcie sobie. Paczka była naprawdę nieźle spakowana, natomiast przyszła bez heatpacka. A był to już moment, kiedy były temperatury na minusie i u nas padał śnieg wtedy. To były takie 2 lub 3 dni ze śniegiem,
To nie były jakieś duże mrozy, teraz jest dużo chłodniej, natomiast no mimo wszystko było zdecydowanie dla tej rośliny, myślę, za zimno. I nawet to, że ja tą paczkę tak stopniowo przystosowałam do tej naszej temperatury w domu, no to po prostu ten chłód, który już zaznała w podróży, no to już co się stało, to już się nie odstało. I myślę, że tylko dlatego właśnie, że generalnie właśnie roślina była dobrze zaopiekowana z mojej strony, no to te nowe liście, które wcześniej były pochowane, no to one, jak widać, na nich nie ma żadnych uszkodzeń i ten mały pędzik, który gdzieś tam szybuje, no to też w tym momencie, kurczę, w ogóle nie łapie mi dziś fokusa. To ten mały pędzik też ma się świetnie i nie zbrązowił się, także no, gdzieś to napawa optymizmem, że ta roślina jednak jest z tych większych. System korzeniowy też ma spory. Zresztą ja mogę Wam ten system, już i tak tyle tego wszędzie jest, że to już nie robi różnicy. Ten system korzeniowy jest spory, także roślina o takim systemie korzeniowym no, ma naprawdę dużo większe, nieporównywalnie lepsze szanse na to, żeby przetrwać. Tu widać, że tych korzeni jest sporo, że cała bryła jest pięknie przerośnięta, że korzenie są jasne, nie maślą się, nie są jakieś takie śmierdzące, także że mamy zarówno te takie główne korzenie, które stabilizują roślinę w podłożu, ale mamy też te takie małe, włośnikowe bardziej korzenie tego drugiego rzędu, którymi roślina pobiera wodę. Także tutaj wszystko po prostu wskazuje na to, że jest ok. Ja ze względu na to, że ona bardzo źle zniosła transport, nie zdecydowałam się jeszcze przesadzić i jest jeszcze, tak jak widzicie, w tym podłożu torfowym. Ja ją delikatnie podlałam, ale myślę, że to podlanie było takie odpowiednie, bo jest wilgoć, natomiast nie jest, jest lekko wilgotne te podłoże, natomiast nie jest bardzo mokre i widzę, że korzenie też zareagowały na tą wodę pozytywnie, także tutaj nie ma żadnego brzydkiego zapachu, co też jest takim ważnym sygnałem, jeżeli sprawdzamy roślinę. Pachnie teraz mi mocno, bo oderwałam tą jedną łodygę, która miała dość sporo jeszcze tego soku w sobie. Pachnie dla mnie, mi się ten zapach takich większości tych niektórych filodendronów kojarzy z zapachem grejpfruta, takiej skórki z grejpfruta, skórki z pomelo, taki nie pomarańczowy, cytrynowy, tylko właśnie tych takich gorzkich cytrusów. Bardzo ładnie to pachnie teraz, naprawdę bardzo lubię ten zapach. Także tu wszystko się prezentuje no nie najgorzej i jakby to powiedzieć, no jestem pełna nadziei, że ta roślina się wykaraska z tych kłopotów, ale pozostaje to pytanie, czy kupować, czy nie kupować. No ceny są właśnie zachęcające, ale warunki pogodowe no nie sprzyjają. A druga jeszcze rzecz jest taka, no że właśnie jesteśmy w fali zalewu tych roślin z tissue culture, które są malutkie, które Wam pokazywałam. No mogę tutaj wyciągnąć jeszcze tego Prince of Orange. Może tak poza tym słoikiem, żeby mi tam nie napadało. Które na przykład są bardzo słabo przekorzenione. Pokazywałam w tym poprzednim filmie, tam pokazywałam, jak ten Red Sun jest przekorzeniony. Ale zróbmy już tego Prince of Orange, bo sama jestem nawet ciekawa. O, to tutaj są naprawdę z dwa korzonki, trzy korzonki. Tutaj taki jeden smętny korzonek sterczy, tu drugi. Generalnie bryła się cała, osypuje i korzeni praktycznie nie ma. O, to tutaj mamy taką grudkę, większość spadła, mam resztę na ręce, a tutaj słownie jest parę takich korzonków na krzyż, także tutaj, tak, no to tutaj popatrzcie ile ziemi. I w mojej ręce, w doniczce, na stole, tutaj zmienię kadr trochę, o, na stole, a tak naprawdę tych korzeni, no to praktycznie tutaj nie ma, także no to jest właśnie ta różnica, że roślina jest tak jakby tak mocna i tak silna, jak jej system korzeniowy, więc jeżeli te maluchy właśnie mają taki ten system korzeniowy bardzo słaby, taki wątły i no to jest duże ryzyko. To jest duże ryzyko i to właśnie to jest przyczyną tych niepowodzeń naszych, że po prostu ta roślina no moim zdaniem naprawdę i widzę, że wiele z Was w tych komentarzach się też z tym zgadza, no te rośliny po prostu wyszły za szybko ze szklarni. One powinny sobie jeszcze z miesiąc, może dwa postać w szklarni, wtedy by cała ta bryła się przekorzeniła, one by podrosły, wypuściły po kilka dodatkowych liści, no i wszystko byłoby w porządku, natomiast no jest taka presja,
że rynek żąda sadzonek, oni chcą szybko się pozbyć, żeby mieć miejsce na kolejne. No i efekt jest taki, że wychodzą takie rzeczy, które są moim zdaniem niegotowe na to. I to nie jest wina nawet w tym momencie Plantino, bo domyślam się, że po prostu oni nawet nie mają wyboru. Możesz kupić partię super sadzonek albo takich sadzonek. Po prostu są takie sadzonki, bierzesz albo nie bierzesz. No a chcąc mieć ofertę i różne rzeczy w sklepie, no to po prostu biorą co jest i tyle. Bo wiem, że też pojawiały się komentarze, że podobnej wielkości maluchy trafiały się też na zielonym parapecie. Także ja mówię, to są rzeczy, które dotyczą generalnie całego rynku, a nie jakiegoś konkretnego sprzedawcy. No ja poprzednim razem, jak u nich kupowałam rośliny, to przyjechały piękne, przyjechały wielkie, były dorodne naprawdę i liczyłam na to, że będzie tym razem tak samo, ale zdecydowałam się właśnie na tych małych kolekcjonerów, no i no można powiedzieć, no jest jak jest, no nie ma tragedii, roślina jak widać żyje. Liście odrzuciła te, które spodziewałam się od razu po transporcie, że odrzuci. A jeżeli chodzi o korzenie, to po prostu jest ich mało, natomiast są i są białe, także wraca do słoika. Ja tutaj muszę posprzątać. Jestem w ogóle bardzo ciekawa waszego zdania. Czy wy myślicie, że teraz jest dobry moment na kupowanie roślin, czy waszym zdaniem lepiej się wstrzymać? Bo tak mówię, no ceny się bardzo sympatycznie zmieniły i to mnie gdzieś też nastroiło chętnie do zakupu tych maleństw, ale no widzę też dużo minusów w tej obecnej sytuacji. Dajcie znać w komentarzu, czy wy teraz planujecie jakieś zakupy, czy się wstrzymujecie, jak to u was wygląda. I chciałam wam przy okazji serdecznie podziękować, bo widziałam, że na kanale pojawiło się już 700 subskrypcji. Jest to dla mnie naprawdę najlepszy prezent. Jesteście moim najwspanialszym Mikołajem. Bardzo wam serdecznie, kochani, dziękuję. Życzę wam wszystkiego zielonego. Życzę wam miłego odliczania dni do świąt. I widzimy się, kochani, wkrótce. Mam nadzieję, że u mnie już się zawirowania domowe gdzieś powoli kończą i wrócimy do standardowego vlogmasowania i będziemy spędzać te dni wspólnie. Dziękuję wam, kochani, jeszcze raz. Wszystkiego zielonego, cudownego dnia. Trzymajcie się cieplutko. Pa, pa!